Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś powiem Wam tylko tyle. Piekę chlebek. Gdy upieczecie ten chleb po raz pierwszy, spróbujecie. Na pewno będziecie go piekli ciągle. Jest bardzo prosty w przygotowaniu. Można powiedzieć banalnie prosty. Tak więc zaczynajmy. Szkoda czasu na zbędne gadanie. Do miski wlewam teraz 0,5 litra wody. Wsypuję cukier, oczywiście woda letnia i wkruszam drożdże. I teraz to wszystko dobrze wymieszam do roztłuszczenia się składników. Wiecie, tutaj bez zbędnego czekania praktycznie mogę już sobie nastawić piekarnik. Cukier i drożdże mam rozmieszane. Teraz sitko i przesiewam mąkę. Mam tutaj 0,5 kg mąki. Mąka pszenna, zwykła, typ 450. Powiedzmy, podzielę ją sobie na 3 części. Lepiej będzie rozmieszać. Oczywiście, jeśli chcecie, możecie tutaj użyć miksera. Ale wiecie, to jest tak szybkie w przygotowaniu ciasto, że jak dla mnie wystarczy tylko rózga. I teraz druga część mąki. Zrobimy to tak szybko, że podejrzewam, że piekarnik nie zdąży się rozgrzać. Przesiewam pozostałą część mąki. I dosypuję jedną łyżeczkę soli. Zobaczcie, zajęło mi to dosłownie 2 minuty. Ciasto mam wymieszane. Teraz oszukajmy delikatnie ten smak. Tutaj nie dajemy zakwasu, no ale możemy dodać coś innego. Ja dodaję ocet. Ja mam ocet winny. Dodaję 3 łyżki. Jeśli macie ocet jabłkowy, też 3 łyżki. A jeśli ocet spirytusowy, 10%, myślę, że tutaj 1,5 łyżki w zupełności wystarczy. Teraz jeszcze rozmieszam. I za chwilę ulubione dodatki. A dodatki, jakie ja dzisiaj dodaję do tego chlebka, to czarnuszka. Tutaj 0,5 łyżeczki, myślę, że wystarczy. I kminek, również 0,5 łyżeczki. Teraz rozmieszam i przelewam do keksówki. Ciasto mam rozmieszane. Teraz keksówka. Keksówka o wymiarach 11×30. I teraz odrobina smalcu. Ja uwielbiam ten chlebek właśnie z takim delikatnym posmakiem smalcu. No ale oczywiście, jeśli nie lubicie tego posmaku, wyłóżcie sobie tylko blachę papierem. Jeśli chcecie, posmarujcie na przykład masłem. Ale tak jak mówię, ja uwielbiam z takim delikatnym posmakiem smalcu. I tutaj te dodatki, które dodawałem, oczywiście możecie zamienić na zupełnie coś innego, na przykład na słonecznik, czy dynię, czy siemię lniane. Naprawdę, co komu odpowiada. Tak jak mówiłem, chlebek mamy, ciasto na chlebek mamy zrobione, piekarnik jeszcze nie zdążył się rozgrzać. I teraz przelewajmy ciasto. Wiecie, tutaj za chwilę znajdą się eksperci, którzy powiedzą, co to za chleb, to nie chleb. Ale słuchajcie, nie on odpowiada i to ja Wam pokazuję. A Wy zrobicie, co będziecie uważać. Powiem Wam, że w smaku jest przepyszny.
Właśnie rozgrzał się piekarnik. Teraz na wierzchu posypę sobie jeszcze siemię mylniane. I ciasto ląduje w piekarniku. Piekarnik nagrzany do 180 stopni i ten chlebek będę piekł przez około godzinę. No ale jak zawsze powtarzam, piekarnik piekarnikowi nie jest równy, tak więc kontrolujmy. Chlebek mam upieczony, zapach tego chlebka jest po prostu obłędny. On jest jeszcze ciepły. Można powiedzieć gorący. Ale teraz delikatnie z wierzchu jeszcze posmaruję masełkiem. Dosłownie odrobina masełka. Ta skórka będzie bardziej miękka. I nadamy jeszcze bardziej fantastycznego aromatu. Chlebek odstał chwilę, on już delikatnie sobie przestygł, ale wiecie, jeszcze do ostygnięcia dużo mu brakuje, ale moje łakomstwo jest tak silne, że po prostu muszę spróbować. No nie ma tutaj innej rady. Jaki chrupiący. Chlebek idealny. Zobaczcie. On jest jeszcze ciepły. Źle się kroi. Ale zapach tego chlebka jest niesamowity. Jaki chrupiący. No fantastyczny. Właśnie z masełkiem. Coś idealnego. Przepyszny. Tak więc kochani, jeśli się podobało, działajcie. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia. A ja za chwileczkę robię kanapeczkę. Przepyszny chlebek.